Twórczość seksualną należy rozwijać w ramach wzajemnego szacunku i zrozumienia. Powinno to odbywać się w bezpiecznym środowisku, w którym obie strony czują się komfortowo. Innowacje seksualne wzbogacają nie tylko doświadczenia fizyczne, ale także połączenia emocjonalne. Witajcie, drodzy widzowie, w dzisiejszym filmie zagłębimy się w sekrety, których pragną kobiety, a których większość mężczyzn nie jest świadoma. Jeśli interesują Cię takie tematy i chcesz doskonalić się z dnia na dzień, ten film jest dla Ciebie. Dzisiaj zagłębimy się w relacje emocjonalne i seksualne, a nie tylko pozostaniemy na powierzchni. Jeśli chcesz odkryć tajemnicę wzajemnej satysfakcji w relacjach, wzmocnić więź z partnerem i oczywiście naprawdę zrozumieć, czego pragnie druga strona, posłuchaj teraz. Jako stoiki wiemy, jak ważne jest wychodzenie poza powierzchnię w związkach, dokładne odczytywanie emocji i pragnień oraz odpowiednie działanie. Ten film przedstawia głębokie treści połączone z naukowymi perspektywami i przemyśleniami filozoficznymi, aby odsłonić te ważne elementy w związkach. Porozmawiamy o seksualności, powiązaniach emocjonalnych i atrakcyjności i oczywiście rozważymy je w świetle filozofii stoicyzmu. Jeśli interesują Cię te kwestie i chcesz realnie zmienić swoje relacje, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Co tydzień będziemy tu pojawiać się z nowymi filmami, które odmienią Twoje życie i relacje. A teraz zapnij pasy i dołącz do nas w tej podróży, ponieważ informacje, które odkryjemy, mogą zmienić życie zarówno Ciebie, jak i Twojego partnera. Część 1. Chemia seksualna i przyciąganie. Jednym z najsilniejszych elementów leżących u podstaw relacji jest niewątpliwie pociąg seksualny. Chemia seksualna to siła przyciągania, która naturalnie istnieje między dwojgiem ludzi i czasami jest odczuwalna nawet na pierwszy rzut oka. To przyciąganie rozpala pierwszą iskrę związku i z czasem toruje drogę do wzmocnienia więzi emocjonalnych. Ale jak możemy zarządzać tą naturalną atrakcją w sposób zrównoważony i zdrowy? Filozofia stoicka pomaga nam w rozumieniu i zarządzaniu naszymi emocjami i pragnieniami. Pociąg seksualny nie ogranicza się wyłącznie do cech fizycznych. Wzajemny szacunek, harmonia mentalna i więź emocjonalna są również ważnymi elementami tej atrakcji. Rozważając te elementy jako całość, stoicyzm prowadzi nas do uczynienia naszych relacji głębszymi i bardziej znaczącymi. Dla stoika ważne jest, aby wyjść poza pociąg seksualny i rozważyć przyczyny i konsekwencje tego pociągu. Przenosząc tę atrakcję na głębszy poziom niż powierzchowna atrakcja fizyczna, możesz wzbogacić swoją relację z partnerem. Wzajemne zrozumienie i więzi emocjonalne odgrywają kluczową rolę w tym procesie. Twój podziw dla cech fizycznych i psychicznych partnera stawia Twoją relację z nim na solidnych podstawach. W tym czasie skup się na doskonaleniu siebie, aby zwiększyć swój pociąg seksualny. Zadbaj o swoje zdrowie fizyczne, poszerzaj horyzonty mentalne i doskonał swoją inteligencję emocjonalną. Aspekty te pozytywnie wpłyną nie tylko na Ciebie, ale także na Twoją relację z partnerem. Filozofia stoicka kładzie nacisk na odzwierciedlenie indywidualnego rozwoju w relacjach, udoskonalając siebie, tworzysz pozytywne zmiany w swoim związku. Na koniec pamiętaj, że pociąg seksualny i chemia są bezpośrednio powiązane z komunikacją i zrozumieniem w związku. Otwarta i szczera komunikacja sprzyja harmonii i satysfakcji seksualnej. Otwarcie dzieląc się z partnerem swoimi uczuciami, oczekiwaniami i pragnieniami, możesz uczynić swój związek bardziej satysfakcjonującym. Ta otwartość stanowi podstawę wzajemnego szacunku i zrozumienia. Rozdział 2. Przygoda i chęć odkrywania. Jednym ze sposobów podtrzymania emocji w związkach jest ciągłe odkrywanie nowych rzeczy. Niezależnie od tego, czy jest to wspólne poszukiwanie nowego hobby, czy podróż w nieznane miejsce, duch przygody zawsze wzmacnia relacje i pogłębia więź między partnerami. Kobiety i mężczyźni pragną tego typu wymian, a te doświadczenia pomagają utrzymać świeżość związku. W stoicyzmie każde nowe doświadczenie jest postrzegane jako szansa na lepsze zrozumienie siebie i naszego otoczenia. Każda nowa przygoda jest narzędziem do odkrywania naszych wewnętrznych myśli i uczuć. Dlatego nawiązywanie nowych doświadczeń z partnerem nie tylko sprawia, że wasz związek staje się przyjemny, ale także przyczynia się do osobistego rozwoju obu stron. Bycie żądnym przygód jako stoik oznacza akceptację ryzyka i niepewności. Wymaga to podobnego podejścia w waszym związku. Poszukując nowych doświadczeń, ważne jest, aby uczyć się i rozwijać na podstawie tego procesu, akceptując niepewność i wyzwania, jakie mogą nieść te doświadczenia. Każda nowa przygoda, którą przeżywasz ze swoim partnerem, tworzy wspólne wspomnienia, które jeszcze bardziej wzmocnią wasz związek.
Nie bój się odkrywać nowych granic fizycznie i emocjonalnie w ramach tego procesu. Ty i twój partner możecie odkrywać nowe doświadczenia seksualne, z których obie strony czują się komfortowo i które sprawiają im radość. Takie dzielenie się wzmacnia więź seksualną, a także sprawia, że czujesz się bliżej emocjonalnie. Wreszcie przygoda i eksploracja nie ograniczają się do nowych miejsc i aktywności w świecie zewnętrznym. Głębsze poznawanie siebie i swojego partnera w związku to także wspaniała przygoda. Ta podróż odkrywcza może ujawnić nieznane wcześniej aspekty obu stron, co pomoże jeszcze bardziej wzbogacić relacje. Część 3. Zaufanie i otwartość. Zaufanie w relacjach jest podstawowym elementem, aby obie strony mogły w pełni wyrazić siebie. Bez zaufania prawdziwa otwartość emocjonalna i seksualna nie jest możliwa. Zaufanie wzmacnia fundament relacji i pozwala na głębsze, znaczące połączenia. Ponadto zaufanie pomaga relacji zachować odporność nawet w najtrudniejszych chwilach. Filozofia stoicka uczy, że zaufanie to nie tylko emocja, ale także cnota. Rozwijanie tej cnoty pozwala nam lepiej rozumieć siebie i swoich partnerów. Aby umocnić zaufanie, musimy najpierw być ze sobą szczerzy. Jasne zrozumienie naszych własnych emocji, myśli i zachowań pozwala nam odzwierciedlić tę otwartość w naszych relacjach. Otwartość w relacjach seksualnych jest kluczem do wzajemnego zadowolenia. Otwarty dialog z partnerem na temat twoich preferencji seksualnych, oczekiwań i granic gwarantuje, że obie strony będą usatysfakcjonowane. Podstawą takiego dialogu powinien być wzajemny szacunek i zrozumienie. Stoicyzm podkreśla, że takie rozmowy wzmacniają nie tylko satysfakcję seksualną, ale także więzi emocjonalne. Otwartość zapewnia także możliwość wczesnego wykrywania i rozwiązywania problemów w związku. Możliwość szczerej rozmowy z drugą osobą łagodzi lub rozwiązuje wszelkie problemy, które mogą pojawić się, zanim jeszcze się zaczną. Jest to istotne dla zdrowia związku. Wreszcie zaufanie i otwartość przyczyniają się do dalszego rozwoju relacji. Aby stale przenosić swój związek na nowy poziom, obie strony muszą wnosić wkład w ten proces. Częścią tego procesu stoicyzm zachęca do rozwoju osobistego i wzajemnego zrozumienia. W ten sposób relacja staje się silniejsza i rozwija się z dnia na dzień. Rozdział 4. Więzy emocjonalne i intymność. Sercem związku są więzi emocjonalne. Więzi te budowane są na zaufaniu, zrozumieniu i wspólnych doświadczeniach i pogłębiają się z biegiem czasu. Pary powiązane emocjonalnie mogą bardziej wspierać się nawzajem w obliczu trudności i sprawić, że ich relacje będą bardziej satysfakcjonujące. Silniejsze więzi w naturalny sposób zwiększają intymność seksualną, ponieważ partnerzy czują się ze sobą bardziej otwarci i komfortowo. Więzy emocjonalne odgrywają w stoicyzmie ogromne znaczenie. Filozofia stoicka uczy, że odporność emocjonalna i spokój wewnętrzny są niezbędne do rozwijania zdrowych relacji. Zrozumienie własnych emocji i prawidłowe ich wyrażanie wzmacnia naszą relację z partnerem. W tym sensie rozwijanie więzi emocjonalnych wymaga ciągłej autorefleksji i otwartości, zarówno indywidualnie, jak i jako para. Intymność seksualna jest bezpośrednio powiązana z więziami emocjonalnymi. Podczas stosunku seksualnego pary powiązane emocjonalnie odczuwają większą satysfakcję i szczęście. To efekt wzajemnego zaufania i zrozumienia. Stoiki podkreślają, że czynności seksualne to nie tylko zjednoczenie fizyczne, ale także emocjonalne. Dlatego jeśli chcesz poprawić swoje życie seksualne, musisz zainwestować w swoje powiązania emocjonalne. Intymność emocjonalna umożliwia także rozwój relacji na głębszych poziomach. Im bardziej jesteś otwarty emocjonalnie i połączony ze swoim partnerem, tym solidniejszy i satysfakcjonujący będzie twój związek. Dobrze rozwinięte więzi emocjonalne zwiększają odporność związku, nawet w trudnych chwilach. W rezultacie poprawa intymności emocjonalnej i połączenia zapewnia harmonię w każdym aspekcie relacji. Stoicyzm prowadzi nas przez ten proces zarządzania naszymi emocjami i tworzenia głębokich połączeń. Ta podróż wymaga cierpliwości i determinacji, ale rezultaty są niezwykle satysfakcjonujące dla obu partnerów. Rozdział 5. Bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne. Bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne jest kluczem do zdrowia i stabilności w związkach. Obydwa rodzaje zabezpieczeń zapewniają partnerom poczucie otwartości i komfortu. To środowisko zaufania zapewnia możliwość nawiązania głębokich więzi i zwiększenia intymności. Bezpieczeństwo fizyczne polega na świadomości,
że twój partner raczej cię nie skrzywdzi. Bezpieczeństwo emocjonalne oznacza, że możesz wyrażać swoje emocje bez osądzania i strachu. W filozofii stoickiej bezpieczeństwo cenione jest nie tylko jako ochrona zewnętrzna, ale także jako osobisty stan wewnętrznego spokoju. Ten wewnętrzny spokój osiąga się poprzez prawidłowe myśli i działania. Zapewnienie własnego bezpieczeństwa wewnętrznego pomaga nam stworzyć takie samo bezpieczne środowisko w relacjach. Dlatego stoicyzm kładzie duży nacisk na budowanie bezpieczeństwa zarówno na poziomie indywidualnym, jak i relacji. Bezpieczeństwo fizyczne w związkach wzmacnia otwarta komunikacja i wzajemny szacunek. Wyznaczanie granic z partnerem i respektowanie tych granic sprawia, że obie strony czują się komfortowo. Bezpieczeństwo emocjonalne polega na byciu godnym zaufania i tworzeniu godnego zaufania środowiska. Kiedy dzielisz się swoimi uczuciami z partnerem, wzajemna akceptacja i ocena tych uczuć wzmacnia bezpieczeństwo emocjonalne. Bezpieczeństwo jest szczególnie ważne w relacjach seksualnych. Bezpieczne seksualnie środowisko zapewnia obu stronom łatwe wyrażanie swoich pragnień i granic. Dzięki temu doznania seksualne stają się bardziej satysfakcjonujące i przyjemne. Stoicy podkreślają, że w stosunkach seksualnych należy zapewnić bezpieczeństwo zarówno fizyczne, jak i emocjonalne. Wreszcie, bezpieczny związek wymaga ciągłego wysiłku i wzajemnego zrozumienia. Nie wystarczy jednorazowo zapewnić bezpieczeństwo, jest to element, który należy stale potwierdzać i wzmacniać na wszystkich etapach relacji. Stoicyzm, jako filozofia wspierająca ten ciągły rozwój, ma na celu zawsze utrzymanie elementów bezpieczeństwa w relacji na wysokim poziomie. Rozdział 6. Kreatywność i innowacja w seksualności. Seksualność może być bogatym i dynamicznym obszarem do eksploracji w związkach. Kreatywność i innowacyjność mają kluczowe znaczenie dla tworzenia niespodzianek i satysfakcjonujących doświadczeń w tej dziedzinie. Utrzymywanie życia seksualnego między partnerami chroni związek przed monotonią i wzmacnia więzi emocjonalne. Kreatywność jest kluczem do personalizacji doświadczeń seksualnych i odkrywania nowych sposobów zaspokajania pragnień partnera. Filozofia stoicka zachęca do zrównoważonego podejścia do seksualności, jak w każdej dziedzinie. Twórczość seksualną należy rozwijać w ramach wzajemnego szacunku i zrozumienia. Powinno to odbywać się w bezpiecznym środowisku, w którym obie strony czują się komfortowo. Innowacje seksualne wzbogacają nie tylko doświadczenia fizyczne, ale także połączenia emocjonalne. Jest to ważny temat w stoicyzmie, ponieważ harmonia emocjonalna i mentalna jest równie ważna jak satysfakcja fizyczna. Poszukiwanie nowości może zostać wykorzystane do przełamania rutyn seksualnych w związku. Próbowanie różnych środowisk, nowych pozycji lub różnych scenariuszy może sprawić, że życie seksualne będzie bardziej ekscytujące i satysfakcjonujące. Jednakże każde nowe badanie musi opierać się na obopólnej zgodzie i otwartej komunikacji. Podstawą tego procesu twórczego jest ciągłe uwzględnienie granic i poziomu komfortu partnera. Co więcej, twórczość seksualna obejmuje nie tylko akty fizyczne, ale także zaangażowanie emocjonalne i psychiczne. Dzielenie się z partnerem swoimi fantazjami i oczekiwaniami seksualnymi jest częścią tego procesu twórczego. Akcje te zwiększają zarówno zaufanie, jak i intymność emocjonalną. Stoicy wierzą, że takie głębokie i otwarte dialogi sprzyjają harmonii i zdrowiu we wszystkich aspektach związku. Wreszcie kreatywność i innowacja seksualna zapewniają możliwości samoodnowy i uczenia się. Nowe doświadczenia przyczyniają się do naszego rozwoju zarówno indywidualnie, jak i jako para. Stoicyzm wspiera ten ciągły rozwój seksualności, jak we wszystkich dziedzinach życia. Rozdział 7. Lojalność i otwarta komunikacja. Lojalność tworzy głębokie poczucie zaufania i bezpieczeństwa w relacjach. Nie oznacza to tylko wierności fizycznej. Duże znaczenie w związkach ma także lojalność emocjonalna i mentalna. Lojalność pokazuje twoje zaangażowanie wobec partnera i wspiera długoterminowy sukces związku. Otwarta komunikacja jest narzędziem wspierającym i wzmacniającym lojalność. Komunikacja wymaga szczerości i otwartości w kwestii uczuć, myśli, oczekiwań i obaw. Ten rodzaj komunikacji zapobiega nieporozumieniom i pomaga w zdrowym rozwoju relacji. Filozofia stoicka uczy, że lojalność jest nie tylko cnotą, ale także obowiązkiem. Bycie lojalnym wobec partnera jest wyrazem szacunku i miłości, jaką dla niego darzymy. Lojalność umożliwia budowanie wzajemnego zaufania i szacunku w relacji. Zachęca to obie strony do pełnego wniesienia wkładu w relacje i pozwala na jej dogłębny rozwój.
Oprócz wspierania wierności, otwarta komunikacja zwiększa także satysfakcję seksualną i emocjonalną. Uczciwe dzielenie się z partnerem tym, co czujesz i czego pragniesz, pomaga uczynić związek bardziej satysfakcjonującym dla obu stron. Jest to szczególnie ważne w związkach seksualnych, ponieważ otwarta komunikacja odgrywa kluczową rolę w zrozumieniu oczekiwań i preferencji seksualnych. Lojalność i otwarta komunikacja zapewniają stabilność i odporność w trudnych momentach w związku. W trudnych chwilach pamiętanie o swoim wzajemnym zaangażowaniu i obowiązku wzajemnego wspierania się może pomóc związkowi pomyślnie przetrwać te chwile. Stoiki wierzą, że takie wyzwania są szansą na rozwój osobisty i relacyjny. W rezultacie lojalność i otwarta komunikacja to dwa z kamieni węgielnych związku. Elementy te sprawiają, że związek jest zdrowy, satysfakcjonujący i długotrwały. Stoicyzm uczy, że wartości te należy stale rozwijać i wzmacniać. Wypełnienie tych obowiązków przez obie strony relacji jest kluczem do skutecznego budowania wspólnej przyszłości. Rozdział 8. Inteligencja i inteligencja emocjonalna. Inteligencja i inteligencja emocjonalna to ważne czynniki zwiększające atrakcyjność w związkach. Podczas gdy inteligencja odnosi się do zdolności do wiedzy i zrozumienia, inteligencja emocjonalna to zdolność rozumienia emocji i zarządzania nimi. Obydwa typy inteligencji zapewniają głębokie zrozumienie i harmonię w relacjach. Osoby inteligentne są bardziej zdolne do rozwiązywania problemów i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Osoby posiadające inteligencję emocjonalną potrafią rozumieć emocje własne i partnerów oraz odpowiednio reagować. Filozofia stoicka kładzie duży nacisk na rozwój inteligencji umysłowej i emocjonalnej. Inteligencja jest niezbędna do podejmowania świadomych decyzji w związkach, jak we wszystkich obszarach życia. Inteligencja emocjonalna gwarantuje, że decyzje te będą zdrowe i zrównoważone emocjonalnie. Dlatego w stoicyzmie rozwój inteligencji i inteligencji emocjonalnej jest postrzegany jako fundamentalna inwestycja w zdrowie indywidualne i relacyjne. Połączenie inteligencji i inteligencji emocjonalnej w związku wzmacnia komunikację i jest skuteczne w rozwiązywaniu konfliktów. Inteligentne jednostki mają zdolność rozumienia i integrowania różnych perspektyw, co zwiększa wzajemne zrozumienie. Osoby inteligentne emocjonalnie są biegłe w rozładowywaniu konfliktów emocjonalnych i zapewnianiu wsparcia emocjonalnego. Inteligencja i inteligencja emocjonalna są również ważne w relacjach seksualnych. Inteligentne osoby są w stanie lepiej zrozumieć, czego chcą ich partnerzy i wprowadzić innowacje odpowiadające tym życzeniom. Osoby posiadające inteligencję emocjonalną potrafią wzmacniać więzi emocjonalne i zapewniać bezpieczeństwo emocjonalne podczas doświadczeń seksualnych. W rezultacie inteligencja i inteligencja emocjonalna wzbogacają i wzmacniają każdy aspekt relacji. Stoicyzm zaleca, aby te dwie cechy były stale rozwijane i integrowane w relacjach. Ten ciągły rozwój prowadzi do zdrowszego i bardziej satysfakcjonującego związku, zarówno indywidualnie, jak i jako para. Drodzy widzowie, dziś szczegółowo omówiliśmy wiele ważnych kwestii, których pragną kobiety, a z których większość mężczyzn nie jest świadoma. Mam nadzieję, że ten film pomoże Ci uzyskać głębsze zrozumienie i harmonię w swoich relacjach. Kierując się stoicyzmem, odkryliśmy, jak możesz poprawić swoje relacje, zarówno mentalne, jak i emocjonalne. Jeśli ten film był dla Ciebie przydatny, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i polubić go. Możesz także nas wesprzeć, klikając przycisk Dołącz do naszego kanału, aby uzyskać więcej treści. Ten rodzaj wsparcia pozwala nam oferować treści o wyższej jakości. Jeśli szukasz jeszcze bardziej szczegółowych informacji na temat związków, polecam zapoznać się z naszym artykułem zatytułowanym Co kobiety lubią u mężczyzn? 5 ukrytych faktów w sekcji komentarzy. Ten artykuł odkryje ukryte prawdy, jakich kobiety szukają u mężczyzn i zaproponuje nowe spojrzenie na ten temat. Nie zapomnij podzielić się z nami swoimi komentarzami i przemyśleniami. Każdy Twój komentarz pomaga nam kształtować nasze treści i zapewniać lepszą obsługę. Wysłuchanie Cię i otrzymanie Twojej opinii jest dla nas bardzo cenne. Na koniec dziękujemy, że byliście z nami w tej podróży. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Życzę zdrowia i spokojnych dni.